Staram się żyć, nie rozpamiętując z żalem niczego, co mi się przytrafiło. Oczywiście miewałem swoje wzloty i upadki, jak każdy z nas, ale nie chcę zbytnio zajmować głowy rozmyślaniem nad tym, co mogłoby się stać, gdybym dokonał innego wyboru, gdybym może nie silił się na przemierzanie mniej utartych szlaków. Uważam, że każdy podejmuje najlepsze decyzje, jakie w danym momencie może, dysponując dostępnymi na tę chwilę informacjami. Analizowanie tych wszystkich, co by było gdyby, jest śmieszne, ponieważ jedynym sposobem, w jaki można byłoby dokonać innego wyboru, jest świadomość danych, których oczywiście w konkretnym momencie nie masz. Mądrość przychodząca po fakcie zawsze jest doskonała, ale nawet wtedy nigdy nie można być pewnym, jak dokładnie wyglądałaby sekwencja zdarzeń, gdybyś poszedł w prawo zamiast w lewo. A jednak jest taki jeden wybór, którego dokonałem jedna droga, którą wybrałem, nie dająca mi spokoju. Gdzie nie mogę przestać myśleć, jak potoczyłyby się sprawy, gdybym tylko zrobił coś inaczej? Moja praca wymaga ode mnie częstych przeprowadzek. Nie będę się rozwodził nad tym, co robię. Nie ma to żadnego związku z historią. Jednak kilka lat temu pracowałem w Filadelfii. I mieszkałem po drugiej stronie rzeki Delaware w Cherry Hill w stanie New Jersey. Pochodzę z północno-zachodniej Pensylwanii, i ponieważ było to najbliższe miejsce, w którym zatrzymałem się od czasu wyprowadzki na studia, kiedy tylko mogłem, korzystałem z okazji, aby odwiedzić dom rodzinny. Zdawałem sobie sprawę, że niedługo pewnie znowu się przeprowadzę, a rodzice nie stają się przecież młodsi. Więc co miesiąc starałem się wygospodarować wolny weekend, by odbyć tę siedmiogodzinną podróż i złożyć im wizytę. Gdybym miał to na uwadze już w trakcie poszukiwań mieszkania do wynajęcia, prawdopodobnie skupiałbym się na znalezieniu czegoś w zachodniej części Filadelfii zamiast w Jersey, aby uniknąć korków w godzinach szczytu. Niestety zanim się zorientowałem, umowa najmu została podpisana i nie mogłem już wiele zrobić. Szczerze mówiąc, droga do mojego rodzinnego miasta była bardzo nużąca. Najpierw musiałem przedostać się przez rzekę mostem Franklina. Potem przez jakąś godzinę jechałem autostradą międzystanową I-476. A następnie rozpoczynałem długą podróż przez praktycznie cały obszar Pensylwanii. Ostatnia część drogi to kolejna godzina jazdy na północ autostradą I-79, prowadzącą wprost do Iri skąd pochodzę. Jedyną zmienną w podróży zawsze stanowił czas przebicia się przez Filadelfię. Ponieważ już po wyjechaniu na autostradę, zazwyczaj byłem w stanie przewidzieć swój czas dotarcia na miejsce z dokładnością co do pięciu minut. Podczas mojego drugiego lata w Jersey wziąłem dwa tygodnie wolnego, planując spędzić całą drugą część urlopu w Iri. Jednak wszystko zmieniło się w pierwszą środę wraz z nadejściem okropnej burzy której skutkiem było, między innymi, odcięcie prądu w dużej części obszaru, w którym mieszkałem. Dogorywanie przy ponad 30 stopniowym upale bez klimatyzacji nie było czymś, na co szczególnie miałem ochotę poświęcić pierwszą połowę swego wypoczynku. Tak więc już po jednej nocy, kiedy budziłem się co chwilę cały zlany potem, Zapowiedziałem rodzicom, że przyjadę kilka dni wcześniej. Z perspektywy czasu wiem, że powinienem był wyjechać wczesnym rankiem, jednak, zważywszy na to, że miałem jeszcze kilka rzeczy do załatwienia, kiedy w końcu wyruszyłem w drogę, było już po lunchu i zbliżało się popołudnie. Z jakiegoś powodu ruch w Filadelfii był w tamten czwartek wyjątkowo duży. I gdy wreszcie dotarłem do miasta, miałem dobrą godzinę opóźnienia. Mimo to, uwzględniając czas, jaki zwykle zajmuje mi ta podróż, uznałem, że nadal będę w stanie dotrzeć wystarczająco wcześnie, by zjeść kolację i wypić piwko z tatą i bratem. Niestety nie wziąłem pod uwagę dwóch rzeczy – po pierwsze, całego mnóstwa innych osób, które najwyraźniej wpadły na ten sam pomysł, co ja, żeby właśnie teraz wyjeżdżać z miasta, oraz robót drogowych, które to musiały rozpocząć się od czasu mojego ostatniego powrotu do domu. System autostrad międzystanowych to wspaniała sprawa. Możliwość szybkiego poruszania się z prędkością 100-110 km na godzinę. A na niektórych rozległych terenach, jak na przykład zachodni Teksas, nawet szybciej, sprawia, że podróż samochodem przez cały kraj jest teraz niezwykle komfortowa i trwa zaledwie ułamek tego, co kiedyś. Rodzice wielokrotnie wspominali czasy sprzed autostrady międzystanowej, kiedy to dojazd do znajomych mieszkających na obrzeżach stolicy. Zajmował prawie dwa razy więcej czasu niż teraz. To, co jest dla mnie naprawdę niezwykłe, to fakt, że chociaż cała ta nowoczesna infrastruktura powstała od początku do końca w ciągu zaledwie 35 lat, to wciąż wydaje się, że niektóre jej części są w trakcie wiecznej rozbudowy. Ruch był wyjątkowo duży, ale nie stałem w miejscu. Jechałem w przyzwoitym tempie, aż pojawiły się pierwsze pomarańczowe znaki ostrzegawcze, informujące, że szosa czteropasmowa zwęża się do trzech, potem dwóch pasów, by w końcu zmienić się w jednopasmówkę. Setki pachołków ciągnęły się wzdłuż drogi, jak okiem sięgnąć. Miałem możliwość przyjrzeć im się bardzo dokładnie. Gdy sznur samochodów przede mną całkowicie się zatrzymał. To był jeden z najgorszych korków, w jakich kiedykolwiek stałem. Serio, myślę, że w godzinę przejechałem niecałe dwa kilometry. Po około trzech godzinach zaczęło mi już burczeć w brzuchu. Tuż przede mną był zjazd. Jako, że końca zatoru wciąż nie widziałem, postanowiłem skręcić. Znalazłem małą restaurację na uboczu i zjadłem kolację. Nawet jeśli ruch na autostradzie cudownie by się odblokował, wciąż miałem przed sobą solidne pięć godzin jazdy, więc w tamtym momencie wiedziałem już na pewno, że przyjadę na miejsce dość późno. Po skończonym posiłku wróciłem na trasę. Przejechałem kilkanaście kilometrów, i już miałem wrażenie, że wszystko wróciło do normy. Kiedy ponownie dojechałem do końca zatoru. Poruszaliśmy się nieco szybciej. Myślę, że średnia prędkość wynosiła około 10 na godzinę. Ale gdy słońce zaczęło chować się za horyzontem, wyciągnąłem telefon i zacząłem sprawdzać, czy mapy Google. Nie podpowiedzą mi jakiegoś sprytnego objazdu. To zabawne, że większość z nas nie lubi trwać w bezczynności. Badania na lotniskach wykazały, że ludzie wolą przejść większy dystans, by zabrać swoje walizki, nawet jeśli całkowity czas odbioru bagażu byłby krótszy, gdyby poczekali trochę dłużej przy samolocie. Cóż, moc internetu wydawała się być po mojej stronie. Chociaż i 80 nadal wyświetlała się na ekranie jako gruby, ciemno-czerwony pas przez następnych 80 kilometrów, to już w odległości kilku znajdowała się droga powiatowa odbijająca na południe, a trochę dalej jeszcze jedna prowadząca w kierunku północnym. Wyglądało na to, że każda z nich pozwoliłaby mi ominąć najgorszy korek. Ponieważ większą część dnia spędziłem siedząc za kierownicą, moja cierpliwość była na wyczerpaniu. Zdecydowałem się na drogę w kierunku południowym. Mimo powiadomień aplikacji, informujących, że w tym wariancie przyjazd do domu rodziców nastąpi około 30 minut później, chciałem po prostu ruszyć z miejsca. Niestety. Ten wybór wkrótce miał się stać tym, który będzie prześladował mnie do końca życia. Skręciłem i od razu poczułem poprawę nastroju. Znaki się zmieniły, ograniczając teraz moją prędkość do pięćdziesięciu i sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Ale nawet to wydawało się lataniem w porównaniu z żółwim tempem w korku, w którym spędziłem ostatnie kilka godzin. Droga była ciekawa, trochę kręta ze zmianami wysokości. Wiła się wokół wzgórz środkowej Pensylwanii. Początkowo szosa prowadziła po przekątnej w kierunku południowo-zachodnim, ale później zawijała się na tyle, że przez pierwsze 30 minut regularnie mijałem widok zakorkowanego ruchu na i80. Wkrótce potem. Mniej więcej w czasie, gdy słońce ukryło się już za wzgórzami, na które zerkałem w lusterku wstecznym, droga skręciła długim łukiem i poniosła mnie daleko w dół, gdzie całkowicie straciłem z oczu autostradę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużym stanem jest Pensylwania. Oczywiście istnieje wiele większych. Ale Pensylwania naprawdę jest rozległa i odizolowana. W końcu druga część nazwy, Sylwania, oznacza po łacinie lasy. W Blair Witch Project nie przesadzali, opisując ten aspekt scenerii. Rzeczywiście, można było udać się do lasu i przejść dziesiątki mil w dowolnym kierunku, nie napotykając po drodze niczego, co przypominałoby innego człowieka. Jest oczywiście też przyzwoita liczba dużych miast. Pittsburgh i Filadelfia mają wystarczająco dużą populację, aby prowadzić własne duże drużyny sportowe. Jednak z dala od tych centrów rozwoju, Harisburgów, Podzwilów, Skrantonów i innych, jest też całe mnóstwo niczego. Wielkie nic i drzewa. I ciemna pusta droga. Taka właśnie była trasa, którą przemierzałem tamtej nocy, wiła się w nieskończoność przez liczne zakręty u podnóża pallachów. Wspominałem, że zaliczyłem już dużo przeprowadzek. W każdym razie podróżowałem po większości stanów kontynentalnych, czasem jadąc po takim wąskim asfaltowym kawałku otoczonym jedynie nieokiełznaną dziczą. Zastanawiałem się, jak to musiało być, budować taką drogę. Jak to było, zanim ludzie wkroczyli tam z cywilizacją i ciężkimi maszynami? Co tam mieszkało? Teraz już o tym nie myślę. Od tamtej nocy, kiedy wybrałem zjazd w lewo zamiast w prawo. Szosa kręciła się dalej, prowadząc tam i z powrotem, w górę i w dół. Kiedy zagłębiałem się w podnóża wzgórz, drzewa stawały się coraz gęstsze. Gałęzie po obu stronach drogi rozrastały się ponad jej powierzchnią i prawie ze sobą stykały, tworząc naturalny, wysoki na sześć metrów baldachim, który blokował widok na niebo i gwiazdy. Jechałem z włączonymi długimi światłami, ponieważ jak mniemam, oświetlenia ulicznego najwyraźniej nigdy nie było w planach budowy tej drogi. Namalowane na niej linie były już stare i niewyraźne. Auto stopniowo zsuwało się ze swojego pasa, aż w końcu znalazłem się okrakiem na wyblakłej, podwójnej żółtej, biegnącej środkiem jezdni. Wszystko to, aby zachować pewien dystans między mną a drzewami, które coraz śmielej wkraczały na krawędź drogi. Nigdy nie byłem szczególnie dobrym nawigatorem. Rodzice mawiali, że byłoby inaczej, gdybym za dzieciaka nie spędzał każdej podróży samochodem z nosem w książce. Ale ja po prostu myślę, że jestem w tym kiepski z natury. Dlatego, pomimo braku wszelkiej możliwości zgubienia się z racji tego, że nie mijałem innych dróg, na które mógłbym skręcić i zboczyć z trasy, coraz częściej sprawdzałem telefon, aby upewnić się, że nadal jestem na właściwej drodze. Tym sposobem niemal wpadłem na drugi samochód. W głowie miałem mętlik. Patrzyłem, jak paski zasięgu na ekranie spadały jeden po drugim. Aż w końcu ikonka zgasła całkowicie. I przez ostatnie dwadzieścia minut telefon nie łapał żadnego sygnału. Myślałem tylko o tym, jakie to mogłoby mieć konsekwencje, gdyby zdarzył mi się teraz wypadek. Po tym jak prawdopodobnie po raz dwudziesty mapy Google potwierdziły, że nadal pozostaje na dobrej trasie, podniosłem wzrok, wpatrując się w drogę. Mój mózg potrzebował chwili, by przetworzyć to, co zobaczyłem, i kiedy w końcu dotarło do mnie, dość szybko zbliżam się do innego pojazdu. Od razu wcisnąłem na hamulec i zatrzymałem się po środku pasa. Udało mi się w ostatniej chwili, ale bardzo niewiele brakowało do zderzenia. Maska mojego samochodu, od tylnego zderzaka tamtego auta. Dzieliło najwyżej półtora metra. Serce waliło mi w piersi, napędzane krążącą po całym ciele adrenaliną. Ale strach szybko ustąpił miejsca złości. Co ten facet do cholery wyprawiał? Nie dość, że stanął na samym środku pasa, to jeszcze miał wyłączone wszystkie światła. Gdybym nie jechał na długich, zatrzymałbym się dopiero na nim, nawet gdybym akurat nie gapił się w telefon. Czułem, jak mocno pulsuje mi żyła na szyi. Nie jestem osobą, która łatwo daje się ponieść złości za kierownicą, i po kilku szybkich oddechach udało mi się opanować. Nie chcąc od razu przestraszyć kogoś, kto mógłby nadal być w pojeździe. Wrzuciłem wsteczny i cofnąłem o jakieś 5 metrów, włączając światła awaryjne. Wtedy, oprócz totalnej ciemności, w jakiej pogrążone było to obce auto, rzuciło mi się w oczy kilka innych dziwnych szczegółów. Oczywiście samochód stał dokładnie po środku pasa ruchu, lecz nie było to aż tak niezrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że brakowało w tym miejscu jakiegokolwiek pobocza, na które kierowca mógłby zjechać. Zastanawiające było jednak to, że wszystkie drzwi były szeroko otwarte. Te po stronie kierowcy nachodziły nawet lekko na przeciwległy pas. Po dokładniejszej obserwacji przy tylnych drzwiach zauważyłem leżący na ziemi przedmiot. Coś, co wyglądało jak pluszowa zabawka. Rozważyłem swoje opcje, i po kilku sekundach zdecydowałem, że wbrew zdrowemu rozsądkowi muszę wyjść na zewnątrz, aby lepiej zrozumieć, co tutaj zaszło. Wspominałem wcześniej, że moja praca nie ma nic wspólnego z tą historią, i w większości jest to prawda. Jednak zanim zbyt surowo ocenisz moje poczynania, warto wspomnieć, że spędziłem trochę czasu w wojsku. Przez lata wpajano mi obowiązek pomagania ludziom, a podczas służby zdobyłem wystarczającą wiedzę, aby czuć, że sobie poradzę. Tak więc wysiadłem z auta, ale zostawiłem włączony silnik i reflektory, żeby cokolwiek widzieć. Dodatkowo wyjąłem z bagażnika latarkę. Rozejrzałem się, mając nadzieję, że dostrzegę jakieś inne nadjeżdżające samochody, ale dookoła było pusto. Halo! zawołałem, ostrożnie zbliżając się do obcego pojazdu, zachodząc go z lewej, od środka drogi, by móc zajrzeć do środka, zanim znajdę się za blisko. Jest tam kto? Brak odpowiedzi. Snopy światła z przednich lamp trochę pomagały, ale wnętrze samochodu nadal skrywało dużo padających cieni. Posługując się latarką, po chwili stwierdziłem, że w środku nikogo nie ma. Podszedłem bliżej i pochyliłem się przy tylnych drzwiach, aby podnieść leżący przedmiot. Tak jak podejrzewałem, była to zabawka. Pluszowy królik, z mocno wytartymi łatami, które zdradzały oznaki wielkiego przywiązania. Zmarszczyłem brwi. Gdyby pasażerowie z opuszczonego auta zabrali się stąd z kimś przejeżdżającym po drodze, na pewno wzięliby królika, albo dzieciak dostałby szału. Zamknąłem tylne drzwi i podszedłem do przodu. Położyłem rękę na masce i odkryłem, że wciąż jest ciepła. Oznaczało to, że samochód nie mógł tam tkwić długo. Usiadłem na fotelu kierowcy, chcąc ustalić, czy do porzucenia auta doprowadził jakiś problem techniczny. Ku mojemu zaskoczeniu, znalazłem zwisający ze stacyjki klucz. Nacisnąłem hamulec i przekręciłem go. Silnik odpalił od razu, rozbłysły reflektory i światła pod sufitem. Paliwo, olej, temperatura, akumulator. Wszystko wyglądało w porządku. Nie świeciła się nawet kontrolka, check engine. Robiło się coraz ciekawiej. Potem moją uwagę zwróciła torebka leżąca na przednim siedzeniu. Wziąłem ją w ręce. Zwykła brązowa torba na ramię. Chwilę poszperałem, zanim natrafiłem w środku na portfel. Zawartość wydawała się nienaruszona. Było tam około czterdziestu dolarów w gotówce, kilka kart kredytowych, karnet na siłowni i karta klubowa jakiegoś sklepu. Dane z prawa jazdy wskazywały na to, że właścicielką jest Mary Walker, ładna blondynka która przed miesiącem skończyła 30 lat. Kilka dodatkowych zdjęć przedstawiało Mary w wyreżyserowanych pozach, uwiecznionych podczas uroczej, jesiennej sesji. Siedzącą na kocu pod drzewem o czerwono-złotych liściach. Ogromny, brodaty facet, westylizowany na drwala. Przytulał ją od tyłu, a na jej kolanach siedziała mała dziewczynka z kucykiem, i głupkowatym, wyszczerzonym uśmiechem poczułem, jak włosy na karku stają mi dęba. Dreszcz przebiegł mi błyskawicznie wzdłuż całego kręgosłupa. Było coś bardzo niepokojącego w tej całej sytuacji. Włożyłem wszystko z powrotem do torebki i odłożyłem ją na siedzenie. Zgasiłem silnik i wysiadłem. Zamykając za sobą drzwi kierowcy. Natychmiast wyciągnąłem z kieszeni komórkę i wybrałem 911, trzymając telefon wysoko nad głową w poszukiwaniu sygnału. Niestety bez skutku. Przeklinając pod nosem, wcisnąłem czerwony przycisk kończący połączenie i przeszedłem na stronę pasażera. Manewrując latarką, zauważyłem, że część liści na skraju drogi była zniszczona i podeptana, jakby ktoś się przez nie przedzierał. Nie potrafiłem dokładnie ocenić, jak dawno mogli tamtędy przechodzić, ale mimo wszystko w głowie wciąż wybrzmiewało mi pytanie bez odpowiedzi: dlaczego ktoś w ogóle miałby włóczyć się nocą po tych zaroślach? Świecąc latarką w las, snop światła docierał najwyżej na dziesięć metrów w głąb, zanim skutecznie zaczynała pochłaniać go chciwa, głęboka czerni. Patrząc na poszarpane liście, wypchanego królika w mojej dłoni, a następnie na te ciemne, tłoczące się złowieszczo drzewa, wahałem się, zastanawiając, co powinienem robić dalej. W końcu podjąłem decyzję. Zostałem wyszkolony, by pomagać innym. Miałem to wgrane do systemu. Gdzieś po mlesie błąkało się przecież dziecko. Podniosłem nogę, aby wejść na ubitą ścieżkę. Właśnie wtedy, na samym skraju wiązki światła z mojej latarki, mignęło coś jasnego. Rozpoznałem ją. Mary Walker. Była naga i szła sztywnym, nienaturalnym krokiem. Jej ramiona kołysały się niezgrabnie, niezależnie od ruchów reszty ciała. Wyglądała jak marionetka, poruszana rękami niedoświadczonego lalkarza. Halo! Jest tam kto? Za nią pojawiło się więcej człapiących z wolna kształtów. Z jednej wysoki brodacz, który musiał być jej mężem, z drugiej jej mała córeczka, właścicielka uroczego królika. Oboje nadze, oboje poruszające się tak samo dziwnie, jak ich żona i matka. Dopiero po chwili mogłem stwierdzić, że było ich więcej. W głębi tłoczyło się wiele innych postaci. W ostrym świetle ich kontury rozpływały się w niewyraźne kształty, ale było ich tak dużo, że zdawało mi się, jakby wszechobecna ciemność puchła od napływu ich niewiarygodnie licznego pochodu. Mówili jednym głosem, tworząc przerażający chór którego zawołania niosły się pośród leśnej gęstwiny. Halo, jest tam kto powtarzali pytania, które zadałem zaledwie kilka minut temu, gdy zaglądałem do porzuconego samochodu. Cofnąłem się o krok, oddalając od lasu i zmierzających w moją stronę żywych automatów. Przestraszony zawadziłem o samochód walkerów. Łapiąc równowagę, niechcący skierowałem światło w gałęzie drzew, dzięki czemu na krótką chwilę dostrzegłem plamę głębokiej ciemności, przyczajonej w górnych granicach wśród gęstego listowia. Pustka ciemniejsza nawet od zwykłego mroku lasu. Może to jedynie wytwór mojej wyobraźni. Te spływające czernią linie, które rozciągały się od przerażającej, zbitej masy i zdawały się przebijać ciało Mary Walker, jej krewnych oraz niezliczoną resztę poruszających się wraz z nimi w pełnej synchronizacji postaci. Halo. Jest tam kto? Pobiegłem z powrotem do samochodu. Na całe szczęście silnik nadal działał. Światła przednie i awaryjne zachęcająco migały, zapraszając do środka. Halo, jest tam kto? Wrzuciłem wsteczny bieg, jakimś cudem zachowując jeszcze w sobie na tyle zimnej krwi, by nie zjechać z drogi podczas wykonywania manewru zawracania na trzy. Halo, jest tam kto? Zerknąłem jeszcze w lusterkowsteczne. Blada postać Mary Walker zatrzymała się tuż na skraju lasu, gdzie drzewa stykały się z drogą. Uniosła jedną rękę na znak, bym wrócił, a może machając na pożegnanie. Jej twarz była nieruchomą maską, wyrażającą smutek i zdezorientowanie. Wcisnąłem gaz i pojechałem z powrotem tą samą drogą. Więcej już się nie oglądałem. Resztę podróży pamiętam jak przez mgłę. Wiem, że w pewnym momencie, gdy już wróciłem na autostradę. Zadzwoniłem do rodziców z informacją, że będę w domu dopiero bardzo późnym wieczorem. Jechałem jak na autopilocie korek na drodze zdążył się już rozproszyć. Myślałem o wezwaniu pomocy, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. Co miałbym niby powiedzieć i w jakim celu? Tam nie było już nikogo, kogo można by uratować. Staram się żyć nie rozpamiętując niczego z żalem, bez zastanawiania się nad tym, co by było gdyby. A jednak tamten wybór. Co by było, gdybym wyszedł tego dnia wcześniej z domu? Co by było, gdybym nie zatrzymał się na kolację? Może i tak pojechałbym w lewo. Może zdążyłbym pomóc walkerom. A może zabrałaby mnie ta czarna masa, łowiąca w ciemności swe ofiary? A co by było, gdybym pojechał w prawo? Czy nadal bez trosko przechodziłbym przez życie, nieświadomy, że istnieją takie zjawiska? Usiłuję nie wracać myślami do tych wydarzeń, ale co jakiś czas w mojej głowie pojawia się obraz pluszowego królika. Dopiero później, gdy tamtej nocy dotarłem wreszcie do domu rodziców, zdałem sobie sprawę, że wciąż trzymam go w dłoni. Kiedyś zastanawiałem się, jak wyglądała pierwotna dzicz. Zanim jeszcze pojawili się ludzie, zostawiający za sobą zdobycze cywilizacji w postaci dróg. Co tam żyło? Teraz już się nie zastanawiam. Nie mogę sobie na to pozwolić, jeśli nie chcę budzić się co noc z krzykiem. I bez względu na to, jak duży jest korek, zawsze trzymam się autostrady międzystanowej. Tłumaczenie Aleksandra Rutka czytał Jakub Rutka.